Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam serdecznie. Pokłócicie się dzisiaj o Lecha Wałęsę? Nie wiem, mam nadzieję, że nie, że się nie pokłócimy, dlatego że jak gdyby rozpatrujemy dwie rzeczy związane z jubileuszem tegorocznym. Jedna to jest petycja, która do nas wpłynęła od ludzi Solidarności i tam rzeczywiście pojawia się Lech Wałęsa, a druga już rezolucja dotycząca tego roku, w której no, już przyjmujemy pewien kierunek i z tego co wiem, to do tej rezolucji, co do jej treści jest akceptacja wszystkich klubów. No bo takie rezolucje zwykle przyjmuje się przez aklamację, prawda? Jednomyślnie. Tak, i z tego co mi wiadomo na ten moment, to po tych konsultacjach, które odbyliśmy pomiędzy klubami, to ta rezolucja, która dzisiaj będzie przyjmowana, to będzie przyjęta. A czym innym jest ten wniosek rzeczywiście, który przechodził przez komisję petycji, który był rozpatrywany, gdzie jest to wskazanie, że również Lech Wałęsa i tamte wydarzenia wymagają uhonorowania, ale to jest jak gdyby tylko wskazanie, bez jakiegoś aktu takiego, który by to już dzisiaj podejmował, czy wprost przeciwnie, można powiedzieć, że ta inna rezolucja, tak trochę skomplikowanie brzmi, jak gdyby ten temat już też porusza. Czyli ta druga rezolucja bezpośrednio związana z Lechem Wałęsą, ona dopiero powstanie. Pytanie, czy powstanie, dlatego że w pewnym sensie ten temat zamyka dzisiejsza rezolucja, ta, która dotyczy Roku Wolności, która dotyka tych jubileuszy tegorocznych, łącznie z jubileuszem tragicznych wydarzeń, jakim są wybuch II wojny światowej, ale również 15-lecia Unii Europejskiej. Ona zamyka jak gdyby wiele tematów i z pewnością będzie trzeba później podyskutować, czy jeszcze przyjmować coś osobno, czy raczej uznamy jako radni, jako sejmik, że ten temat został zamknięty poprzez tą szeroką rezolucję Roku Wolności. No bo dobrze wiemy, że dla polityków prawicy Lech Wałęsa nie jest postacią jednoznaczną, zwłaszcza ostatnio. No niestety tak jest w Polsce, że dyskutujemy częstokroć poprzez pryzmat tego, co dzisiaj się dzieje, o wydarzeniach mocno historycznych. To trochę tak, jakbyśmy w Niemczech, nie wiem, kwestie kanclerza już zmarłego Helmuta Kohla postrzegali tylko poprzez skandal z dotacjami finansowy i powiedzieli, że w tym momencie on nie doprowadził do obalenia muru berlińskiego. No to czasami mi się wydaje... I zjednoczenia Niemiec. Czasami te kwestie trzeba jednak trochę spróbować rozdzielić i sam rok 89 i wtedy ówczesną jego rolę, jaką odegrał Lech Wałęsa, od tego, jak dzisiaj postrzegamy pewne wydarzenia, o co się kłócimy. Ja wiem, że to jest w polskiej polityce bardzo trudne, ale wydaje się, że z poziomu regionu nam się to zupełnie dobrze udaje, że potrafimy na ten temat rozmawiać, dyskutować i wydyskutowywać najlepsze rozwiązania. No to też chyba nie zawsze, bo mam takie wrażenie, że sami sobie czasem komplikujecie życie, bo gdy dyskutujecie o rzeczach gospodarczych na przykład, to tak, raczej jest konsensus, ale gdy w grę wchodzi historia, ideologia, kolejne rezolucje, tragedia górnośląska, powstania śląskie, to się zaczyna kłótnia. No zobaczymy, w tym sejmiku jeszcze takich doświadczeń nie mamy. Dzisiaj mamy pierwszą taką rezolucję i tak jak powiedziałem, z tego co wiem, a też sam zabiegałem o to, żeby te konsultacje były szerokie, łącznie z klubem opozycyjnym PiS-u i taki sygnał otrzymałem z tego klubu, że również oni poprą tą rezolucję, którą dzisiaj będziemy przyjmować. No przynajmniej tą pierwszą. Tak. Panie przewodniczący, to jeszcze takie kwestie związane z dzisiejszą sesją sejmiku. Podejmujecie decyzję o wsparciu finansowym dwóch gmin. Polska Cerekiew i Kąprawcice. Tak. Tak. To nie zdarza się za często. To nie zdarza się za często, ale rzeczywiście w obydwu przypadkach ma to swoje uzasadnienie. No, w przypadku Polski Cerekwi dotyczy to ośrodka, który jednak ma znaczenie mocno ponadgminne, ośrodka jeździeckiego i dojazdu do tego ośrodka. I, dokładnie. I gmina sama by sobie z tym zadaniem jednak nie poradziła w tak krótkim czasie. No, bo przekonanie mieszkańców, żeby wydawać na dojazd do ośrodka, który nie służy tylko gminie, a służy całemu województwu, a może i szerzej jako ośrodek o takim standardzie, no jest tak najbardziej zasadne, że tutaj jest wsparcie ze strony samorządu województwa. Jeśli dobrze pamiętam, 500 000 zł. 500 000 zł. W przypadku Kąprachcic sytuacja trochę inna. To jest poniekąd na pokłosie powiększenia Opola i tego, że wbrew temu, co się przyjmuje jako takie oczywiste, że ten temat jest zamknięty, wszystko jest pozałatwiane, podomykane, te gminy rzeczywiście raz borykają się z problemami, nie tylko Kąprachcice, ale i inne. I w momencie, kiedy te gminy realizują inne zadania, tak jest w tym przypadku, że Kąprachcice realizują zadania z zakresu dróg wojewódzkich, pojawiają się problemy dla nich w tym obszarze, w obszarze oświatowym. Więc niejako za to, że tam gmina mimo swoich trudności wspiera realizację zadań związanych z drogami wojewódzkimi, my z kolei wspieramy tą gminę w realizacji ich zadań oświatowych. Nie ma co ukrywać, że to pokazuje, że ten temat no, do końca zamknięty nie jest i jest takim tematem, no, szczególnie dla Dobrzenia Wielkiego, bardzo trudnym, ale również dla tych pozostałych gmin. A Kąprachcice zwróciły się o tę pomoc, czy to jest wasza inicjatywa? Tak, nie, to jest Kąprachcice zwróciły się o tą pomoc i to było rozpatrywane
zrobione przez zarząd i stąd ta inicjatywa, aby to wprowadzić do dzisiejszego budżetu. A co z Dobrzeniem Wielkim? Wspomniał pan, że tamte problemy są rzeczywiście największe. No niewykluczone, z marszałkiem na ten temat też rozmawialiśmy, że ten temat w ogóle za jakiś czas podejmiemy jako dyskusję na sesji sejmiku województwa, bo jednak wiemy, ja też osobiście rozmawiałem jakiś czas temu z wójtem Szlapą, że sytuacja jest naprawdę trudna, żeby nie powiedzieć dramatyczna dla tej gminy, że to... Czy na razie jest wsparcie... Na razie jest wsparcie miasta i to jest takie ratowanie, taka kroplówka, która pozwala funkcjonować przez kolejne 2-3 lata, ale musimy pamiętać, że w pewnym momencie ta gmina musi zacząć funkcjonować bez tego wsparcia i w momencie, kiedy jej zabrano nie tylko dochody z podatków, z firm, no największą tą firmą oczywiście Elektrownia Opola, ale zabrano również te tereny, które pozwalały na rozwój. Tereny inwestycyjne, najbardziej atrakcyjne tereny też tej gminie zabrano i w tej sytuacji na nowo się odnaleźć w tej rzeczywistości jest jej strasznie trudno i te konieczności zmian, te obciążenie, jakie spadło na tą nową radę gminy, ja im w ogóle tego nie zazdroszczę. To jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Wcześniej pamiętam rozmowy z byłym już wójtem Wróblem w tym temacie i z tej sytuacji na pewno do tematu będziemy również wracać z poziomu województwa. No jest jeszcze jeden temat związany z powiększeniem Opola. Mianowicie rozpatrujecie skargę na działalność marszałka w kwestii takiego wysypiska odpadów, tak można powiedzieć, czy składowisko odpadów, do którego trafiają pyły z Elektrowni Opole. No tak, no tych skarg, no to sesje właściwie są, pokazują się one, no taka jest rzeczywistość, że mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy, instytucje się odwołują, pokazują, no po to jest komisja petycji i wniosków, aby te skargi rozpatrywać, analizować. A kto złożył te skargi? Oj, teraz nie pamiętam, kto akurat tą konkretną złożył. Pewnie jakaś organizacja ekologiczna. Tak podejrzewam, z tego co pamiętam, to się tak w tym kierunku. No i tam jest taki wniosek w tej skardze, który sugeruje, że skoro Opole wzięło elektrownię, no to niech zagospodaruje także popioły na własnym terenie, a nie na terenie sąsiednich gmin. To są właśnie te skomplikowane procesy, o których się na co dzień nie mówi, nie myśli. To jest też zarządzanie majątkiem, który dzisiaj jest na terenie miasta, a jeszcze ciągle pozostaje w własności tych gmin, szczególnie w przypadku Dobrzenia Wielkiego, więc to jest masa problemów, z którymi się jeszcze ciągle borykamy i to pokazuje, jak bardzo nieprzygotowany był ten proces. Bardzo słabo. No bo chyba nie ma też przepisów, które by jasno regulowały tego typu poszerzenia gmin. Zwykle jest tam pewien kompromis. Jeżeli już dyskutujemy na ten temat, no to ja wtedy pamiętam, uczestnicząc w tym, też będąc w jakiś sposób to zaangażowany, że dla mnie takim wielkim szokiem był fakt, że tego rodzaju procesy w ogóle nie są międzyresortowo konsultowane, że to była decyzja rzeczywiście jednego resortu i wsparcie resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wystarczało, aby ten proces przeprowadzić. Dla mnie to było duże zaskoczenie, bo pamiętam jak dzisiaj, że w tym samym czasie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydawało publikacje poświęcone temu, że miasta powinny się rozwijać kompaktowo, a nie się rozlewać, a w tym samym czasie podejmowano w innym resorcie decyzję o rozlaniu, można w taki sposób powiedzieć, miasta Opola. I to się dzieje dzisiaj cały czas. Ja niedawno będąc na wakacjach, jeżdżąc przez czy Jelenią Górę, czy Wałbrzych, no to naprawdę poraża, że my wjeżdżamy, wyjeżdżamy, będąc już w mieście, a będąc tak naprawdę bardzo daleko od centrum tego miasta. Czyli inny kierunek rozwoju niż ten, który był sugerowany. Dokładnie, absolutnie, dokładnie odwrotnie. I to w momencie, dopóki jest boom gospodarczy, dopóki mamy jakieś takie poczucie, że są środki na rozwój, to tak tego nie odczuwamy. Ale co będzie w momencie jakiejś recesji, kiedy będzie trzeba podejmować decyzję o zwijaniu pewnych elementów miasta i co wtedy z tymi nowymi peryferiami? No to jeszcze jedna kwestia sejmikowa. Kiedy nowy pełnomocnik ten do spraw wielokulturowości przedstawi swój program? No o to dopytuje się prawica bardzo mocno. Znaczy się, no po pierwsze jego program, jak gdyby założenia już było widać w porozumieniu naszym koalicyjnym, więc tam pierwsze te punkty już się pojawiły. Dzisiaj też na sesji wśród tych materiałów, które otrzymaliśmy jako radni, jest też odpowiedź na interpelację radnej na Konieczny w tym temacie i wiem, że chyba marszałek też dzisiaj parę słów na ten temat podczas sesji powie. To czyli temat będzie poruszony. Pamiętajmy też o tym, że to jest zupełnie nowa funkcja w naszym województwie. Taki temat, który jest odwieczny, którego nikt chyba nie kwestionuje w międzyczasie, że w tym temacie trzeba coś zrobić więcej. Jednocześnie, no poprzez to, że to jest nowa funkcja, to trzeba też trochę dać tej osobie i tej funkcji czas, aby te tematy, które w tym temacie są do ogarnięcia, a trochę ich jest, bo to są nie tylko kwestie mniejszości, ale to są też kwestie imigrantów, aby to dobrze i mądrze rozpatrzyć i ułożyć plan na przyszłość. Choćby już w najbliższym czasie, kiedy rozpoczniemy pracę nad strategią rozwoju województwa. A jest już jakiś budżet
na działania tego pełnomocnika? Znaczy budżetu specjalnego na ten moment jeszcze nie wydzielano, ale to też świadomie, żeby jak gdyby nie tworzyć czegoś sztucznego, że najpierw było takie, jest takie założenie, że ten pełnomocnik ma rozeznać temat. Wiem, czyli że najpierw musi powstać program po prostu. Dokładnie, że odbył bardzo wiele spotkań w międzyczasie, spotkał się z bardzo różnymi środowiskami i dalej to robi i powoli będzie układał program na ten rok i na kolejne lata, jeżeli chodzi o działania w tym zakresie. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Rafał Bartek, przewodniczący Sejmiku, ale także przewodniczący TSKN-u i w tej drugiej roli wystąpi za chwilę. Można nas zobaczyć i posłuchać na naszej stronie internetowej radiopole.pl. Panie przewodniczący, macie zjazd wyborczy w tym roku w TSKN-ie. Tak. Wiadomo kiedy? 4 lata minęły. Tak, to jest teraz koniec maja, to jest końcówka maja, bodajże ostatnia sobota maja jest zaplanowany zjazd. To dość późno na to, żeby na przykład podyskutować w wyborach do europejskich. Znaczy, wie pan, to jest związane z naszym harmonogramem, cyklem wewnętrznym. Trzeba pamiętać o tym, że mamy bardzo rozbudowaną strukturę. To jest 320 kół terenowych, tych i one tak wszystkie muszą DFK. Się spotkać. One się muszą spotkać i wybrać swoje władze. I to się w chwili obecnej dzieje. Cały czas, praktycznie każdy weekend, każdego tygodnia odbywają się dziesiątki takich spotkań. Teraz to przybiera jeszcze na intensywności, dlatego że wchodzimy za chwilę w ten drugi cykl, gdzie się muszą wybrać zarządy gminne na tym poziomie, a później jeszcze powiatowe i dopiero na końcu wojewódzki. Więc to rzeczywiście... To się nie da wcześniej zrobić. Tego się nie da wcześniej zrobić, dlatego że musimy uszanować tą naszą strukturę, ten system wyborczy, no i żeby w tym cyklu każdemu dać czas, a czasami jest konieczność, no były już takie przypadki, że nie udało się wybrać zarządu, czy czasami przewodniczącego na tym zebraniu i zebranie jest przekładane, jest przerywane i odkładane na przykład za 2 tygodnie, jest kontynuowane, więc żeby to wszystko zagrało, to trochę czasu potrzebujemy. A gdzie się spotykacie? W Zakrzowie. Tak, to ze względów też tak mocno funkcjonalnych, dlatego że przy 150 delegatach, gościach i tak dalej, no to sala musi spełniać odpowiednie wymogi, również dać taką możliwość komfortu dyskusji, debaty i tam w Zakrzowie rzeczywiście wiemy 4 lata temu, gdzie ostatnio odbywały się wybory, ta sala rzeczywiście daje te możliwości. Czyli o eurowyborach będziecie dyskutowali w ramach obecnego zarządu? O eurowyborach będziemy rzeczywiście dyskutować, już dyskutujemy w ramach obecnego zarządu, a właściwie zarządów, dlatego że na ten temat dyskutowaliśmy też już na poziomie zarządu VDG, czyli naszego związku dachowego na całą Polskę, no bo temat jak gdyby no jest trochę szerszy, dotyka nie tylko jednego województwa, choćby nawet w przypadku województwa opolskim mamy okręg wspólny z województwem dolnośląskim, a tam też mamy swoje struktury. Będzie wasz kandydat? My mamy takie wewnętrzne analizy, które pokazują, że rzeczywiście Henryk Kroll, startując 10 lat temu z listy PSL-u, co było różnie odbierane również w naszym środowisku, również wiele takich krytycznych słów było, mamy taką analizę, która wskazuje, że jednak te jego głosy oddane na jego osobę na tej liście były głównie głosami nowymi, że te głosy ani nie zostały zabrane wówczas kandydatowi, no, głównie jednak Platformy Obywatelskiej, a na pewno były głosami dodanymi PSL-owi. I z tej perspektywy wydaje się, że nie byłoby źle, czy wprost byłoby wskazane, żeby był kandydat mniejszości. Pytanie, czy któreś z ugrupowań obecnych na scenie politycznej takiego kandydata mniejszości zapróbuję. Na swojej liście by chciało mieć. Tej odpowiedzi na ten moment nie mamy. Oczywiście, a jakieś nazwiska już padły? Nie, ale rzeczywiście od 2 tygodni tak dosyć intensywnie na ten temat dyskutujemy, analizujemy. No oczywiście drugim rozwiązaniem, które wchodzi w rachubę, to jest wsparcie któregoś z kandydatów tych list, które się pojawią. Oczywiście no, pod warunkiem, że taki kandydat też się do nas zwróci i przedstawi swój program w kontekście działań na rzecz kultury, dziedzictwa, mniejszości. No pierwszego opolskiego kandydata poznałem już dzisiaj, Andrzej Buła. Tak, ja akurat wczoraj byłem w Niemczech, ale gdzieś wracając później widziałem, że takie te już oficjalne poparcie w chwili obecnej się pojawiło, więc podejrzewam, że na pewno będziemy na ten temat rozmawiać w najbliższym czasie. No to jeszcze jedna kwestia wyborcza. Będzie pan walczył o reelekcję jako szef TSKN-u? Znaczy, no, pan, jesteśmy w trakcie wyborów wewnętrznych w strukturach. Takie głosy, abym kandydował, się pojawiają. Ja sam nie ukrywam, że nie mam takiego poczucia, żeby temat tego, co zacząłem 4 lata temu, był jakoś już zamknięty i spełniony, więc widzę przed sobą dużo wyzwań, więc pewnie tak. A będzie miał pan
rywali? A tego to już nie wiem. Tego to już nie wiem. To jest, tak jak powiedziałem, na tyle duża struktura, która co 4 lata przeżywa takie odświeżenie również o to, kto jest delegatem, czyli może dokonać tego wyboru, ale też może sam kandydować, że pewnie jeszcze musimy te chwilę odczekać, kto rzeczywiście do tego jak gdyby stanie. Albo ktoś odkryje karty wcześniej, albo może zgłosić się już w trakcie samego zjazdu. Może się zgłosić w trakcie samego zjazdu, więc ja tutaj różnego rodzaju rozmowy są prowadzone, konsultacje, również w tym tygodniu mam spotkanie ze strukturami z jednej z gmin, także powoli się do tego przygotowujemy, ale to się odbywa wszystko w swoim takim, tak jak wcześniej powiedziałem, rytmie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Rafał Bartek. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich. W cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole.